Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Baldursów. Stoję właśnie pod fajerwerkami Felogyra, gdzie produkuje się proch, który Arturo Gregorio wrzucał do zabawy. I niby stąd tam dostawał te instrukcje. Musimy powstrzymać produkcję prochu. My mamy hasło od Arfura, ale jeżeli ktoś go nie ma, będzie miał tutaj małą blokadę, bo nie będzie mógł przejść przez te drzwi. Karlach, materiały wybuchowe, kiepskie połączenie, tak? Mamy tu Avery'ego Sonshala. Twarze, dłonie, brwi, jak można je ochronić? Zwróć uwagę na kierunek wiatru. Załóż rękawiczki i odpalaj na dystans. Bardzo dobrze. A co zawsze mawia wuj Felogyr? Ląd zapalony, uciekaj w odległe strony. Znakomicie, zapamiętaj, firma fajerwerki Felogryna nie bierze odpowiedzialności za przypalone paznokcie rzęsy, utratę kończyn, poparzenia tłowia czy urwane głowy. A ty? Co mogę dla ciebie zrobić? Ledwo tam zdążyłam przeczytać. I teraz przypomnij sobie hasło kupca. Przysłał mnie wuj Felogyr. Aha, musisz być przyjaciółką Arfura. Mów ciszej. Tak, tak, jest na górze. Jedno piętro nad nami. Nie idź na samą górę, to za wysoko. Możesz przeglądać nieostrożnie, jeśli chcesz. Tylko nie mów innym klientom. A zobaczmy jeszcze, co ma na sprzedaż. Próbowałaś już tych lantańskich świec? A może wolisz delikatną prostotę doskonale wykonanych pochodni? Jeszcze nie wiem. Mogę przejrzeć, co masz na sprzedaż? Oczywiście. Tylko przeglądaj ostrożnie. Po to właśnie chciałam zerknąć tutaj. No i jak ktoś barwniki sobie lubi zbierać. Czerni i czerwieni paloniska. Nawet jest fajny. No i tutaj mamy fajerwerki do kupienia. Bomba z prochu dymnego. Dobra, to tutaj zerknęliśmy. Pamiętaj, ląd zapalony, uciekaj w odległe strony. Rób co chcesz, tylko nie z fajerwerkami. Więc teraz my możemy się dostać na piętro. Kolejna przyjaciółka Felogyra? Dobra. Tylko pamiętajcie, że wstęp na najwyższe piętro jest zbroniony, nawet jeśli znacie hasło. Chcecie więc kupić coś dodatkowego? Jakie piętro? To zupełnie nie wasza sprawa. Tak, co macie? Proch dymny w bardziej naturalnej formie, wyłącznie dla purystów. No i tu jeszcze mamy moje ulubione strzały. Jad purpurowego czerwia z takich rzadszych rzeczy. No i jak ktoś lubi ogień alchemiczny rzucać takimi różnymi rzeczami, to może sobie zrobić zakupy tutaj. Proszę nie szturchać towarów po drodze. Jeżeli będziemy próbowali przejść tutaj... Wstęp tylko dla pracowników. Jeśli oczekujecie jakiejś paczki, to wam ją przyniosą. Jeżeli będziemy nadal chcieli tam wejść. Weszłaś na zakazany teren. Najlepiej chyba będzie jak najszybciej go opuścić. Teraz albo możemy się wycofać, albo zaatakować. Bardzo mi przykro. Wydawało mi się, że to droga do latryn. To ja już sobie pójdę. Paladynem jak tak zrobiłam i później zabiłam kogoś, to tak jakby złamałam przysięgę. Chociaż wiadomo, że tam produkują proch. I można zrobić tak. Stać się niewidzialnym, zakraść się. Ale to tak naprawdę nic nam nie da, bo... Jak przeszukamy, to nic nie rozwiąże naszego zadania. Jedyne co, to trzeba wybić nam wszystkich na górze. W ten sposób powstrzymamy produkcję prochu. Ale jak ktoś nie zna hasła... No bo nie wiem, przegapił Arfura.
to. Można sobie po prostu albo przelecieć, albo ustawić wieżyczkę ze skrzynek. Bo tak też można zrobić. Skrzynki sobie zbierać w różnych miejscach, gdzie one są. Ja mam skrzynki w magazynie, tak na wszelki wypadek. Po prostu sobie wejść. Albo użyć latania od Illididów, albo zwoju latania. Widzicie? Tak się przedostanę tam. Tylko nie zacznę od Paladyna. Karlak? Karlak i materiały wybuchowe, fajne połączenie, nie? Tak czy inaczej, tu jest walka. Czy pójdziemy dołem, czy pójdziemy górą. Myślę, że jak nie zaczęłam Paladynem, to może się uda i nie złamie przysięgi. Mamy bardzo dużo prochu tutaj. Można to wykorzystać. Słuchajcie, kto jeszcze jest tutaj? Jest. Tylko, że nie będziemy mieli miejsca, tak? Musielibyśmy się albo Karlak przesunąć. Może dotrzeć górą. Chyba, że weźmiemy... Faktycznie się przesuniemy Karlak. No nie mogę, no będę musiała go wypchnąć. Przeszkadza mi ten pan. Tylko, że jak go popchnę, to stracę jedną akcję, no ale trudno. A zaraz wam pokażę, co chcę zrobić. Potrzebne mi są dwie postacie tam. Koło beczki chcę ustawić, tylko tu jest beczka. Tylko to by musiała być tak beczka, żeby ich przyciągło, żeby nie zablokowali się. No, niestety nie. Proszę, podłożyłam wam za mało punktów ruchu, ale przesunąć można? Nie. Myślałam. To spróbujemy jeszcze... Nie wiem, czy ona udźwignie, bo ona nie ma tyle siły. To jest fajne, że w tej grze można kombinować na wiele różnych sposobów. Za mało punktów ruchu. Ani ukraść. Nie, jej kolejka. Myślałam, że może jeszcze się nie załapała. Aha, jest tu. Co chcieliśmy zrobić? Ścieżka zablokowana. To jest coś... Poradzimy sobie jakieś. Nie tak, to tak. Fajne to było. Jedynie Karlak dobrze się schowa.
nie żyją, nie żyją, nie żyją, tak? Teraz mogę rzucić? Nie, ścieżka dalej zablokowana. Strzelić? Tak. A, ci w drugim pomieszczeniu zostali. Ale tu też mamy jakiś proch, nie? Aha. Musiała przejść. Jeszcze na dole strażniczka jest. Ładną zadymę zrobiliśmy. To tu możemy... Here we go again. Jeszcze raz. Tylko, że teraz już nie będzie wybuchu, więc możemy wziąć to. Jak widać, są czarne rękawice, nie? Czyli... Ludzie Gortasza. No ta ścieżka zablokowana jest dość nieprzyjemna. To sobie zrobimy. Trochę tego życia on tu ma, nie? A my jesteśmy sami, bo reszta sobie odpoczywa na dole. Ja ci nie każę się poddawać. Tu można wskoczyć. Tu Lazel najpierw. Co mało zasobów. To poczekamy chwilkę. No to jeszcze ją dodatkowo sobie uleczyliśmy. W końcu kto został? Ta? I ta. No na pewno nie strzałą. Za mało punktów ruchu. No to jednak strzałą. Ale czekajcie. To zajmuje trochę mniej. Halo. Nie, to nie mam halo. Nie no, halabardę mam, to ona ma daleki zasięg. Nie chcę podejść. Dobra, trudno. Rozświetlający strzał. Przez
Ciężko uchybienie. Ale zmieńmy na broń. Zrzucił mnie, ale wychylił się. Tego błąd i to tak dość porządny. No tu nie sięgnę, bo jest zablokowana ścieżka. Ona sobie już powinna poradzić. Jeszcze ze dwa ciosy by się przydały, nie? Już tylko Karlach będę tam. Nie będę nimi szła, bo to nie ma sensu. Jeden! Ładnie narozrabialiśmy, nie? Ale te wybuchy tutaj, to jest coś pięknego. I teraz można sobie przeszukać, ale i tak trzeba się skradać. Łubu, dubu, bum, bum, gru, zabawy z fajerwerkami. Książka zawiera przepisy na wyjątkowe mieszaniny do tworzenia fajerwerków i wygląda na to, że została napisana z zamiarem masowej produkcji. Wstęp. Jeśli moja książeczka trafiła w twoje ręce, najprawdopodobniej, podobnie jak ja, żyjesz dla dreszczyku emocji, który rozpala ogień. Droga prowadząca do zaspokojenia takiej pasji nie przez zniszczenie, ale zachwyt potrafi być nad wyraz kręta. Ale ten zachwyt, to właśnie na tym polega cała sztuka tworzenia fajerwerków. Oczarować, poruszyć, podniecić. Na tych stronach znajdziesz destylat moich wieloletnich doświadczeń z pracy z ogniem prowadzony z nadzieją na wyniesienie mojego ukochanego rzemiosła na jeszcze wyższy poziom. Życzę powodzenia i zapraszam do mojego sklepu we Wrotach Baldura po zapasy, porady i na koleżeńską rozmowę. Moje drzwi są zawsze otwarte dla ludzi o podobnym nastawieniu do wybuchowej rozmowy. Z poważaniem, Avery Sonshaw. Ja tu sobie przeszukam ich później. No to trzeba się skradać, pilnować, żeby strażnik nie zauważył z zewnątrz. Najlepiej pozamykać drzwi. Ale jest tutaj jeszcze jedno miejsce. Piwnica. Do piwnicy można też wejść tędy. Po prostu się zakradając. Teraz już jest na biało, ale wcześniej, zanim wysadziliśmy to wszystko, by było na czerwono, można sobie oczywiście iść najpierw do piwnicy. Nie wiem, czy on nie ma czasami klucza. Zaraz zobaczymy. Na pewno ma robaczka. Pobrudzony sadzą list. Mój drogi Avery, radzisz sobie jak dotąd doskonale, ale pozwól, by produkcja prochu dymnego nieco spadła. W sytuacji kryzysu nikt nie będzie się zastanawiać, dlaczego nie ma fajerwerków.
Nie obawiaj się, przyjacielu. Osobiście zajmę się twoim sklepem i pokryję różnicę w dochodach. Z całego serca życzę ci sukcesu. G. Gortasz. No, jest klucz. Klucz do skarbca. Dobra, w sumie czemu się ograniczać? Można wszystko zabrać. Nie on w sumie otworzy, żeby nie przekazywały sobie klucza, bo potem zostaje w ekwipunku często. I teraz tu powinno być dużo pułapek. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. W końcu to... Widzieliście, jak Arfura piwnica wyglądała? Zapiszę. No i jest. Rękawiczki. Dziesięć, premia 3. Wskazówki lepiej wrzucić. Winko? Tutaj mamy jakieś podwójne drzwi. I to są właśnie te drzwi, którymi można wejść. Winka do pozbierania, te, które się nie podświetlają, tak? Ale to wszystko jest alkohol, który pozwala nam później spać w nocy, tak? Dźwignia. Nic ciekawego. Złoto, narzędzie i pochodnie. Ale nie ma tych pułapek jakoś dużo. Sądziłam, że będzie dużo więcej. Chyba, że tam. Przywództwo arcyksięcia. Bezpieczeństwo. Ulotka dla ochotników na rzecz elekcji Gortasza na arcyksięcia. Jako arcyksiąże, Lord Gortasz zadba przede wszystkim o bezpieczeństwo, ochronę wrót Baldura i ich mieszkańców. Żadna inna kwestia nie jest równie ważna, oczywiście. Przywództwo arcyksięcia Nadzu. Ulotka dla ochotników na rzecz elekcji Gortasza na arcyksięcia. Jako arcyksiąże Lord Gortasz zadba przede wszystkim o nadzór, by nielojalne jednostki nie zagrażały wrotom Baldura i jego ludności. Żadna inna kwestia nie jest równie ważna. Myślałam, że kolejne jakieś... Dobrze, wychodzimy. Pułapki. To jest, żeby zamknąć drzwi. Te kamienne, że tak powiem. Tu mamy pełno beczek z prochem. Można sobie pozbierać, wynieść do obozu. Tak, wiem, że będę przeciążona. Ten przedmiot jest zbyt ciężki. Chcę sprawdzić, czy tu jest jakieś wyjście, czy co. Ale właśnie tu można sobie ładny zapas prochu zrobić. Później te postacie, które mają duże siły, mogą mieć ze sobą beczkę prochu i wykorzystać ją na dużą grupę mobów. Właśnie grupując
czarną dziurą. Ja sobie pozbieram oczywiście. Ta to jest silna, nie? Cztery beczki prochu. No i mamy ukończoną misję. Gdzie to jest? Zbadaj podejrzane zabawki. Pokonaliśmy balenitów w fajerwerkach Felogyra i powstrzymaliśmy ich przed rozprowadzaniem ładunków wybuchowych w całym mieście. Więc tutaj nie ma co kombinować, próbować się skradać, jakoś inaczej rozwiązywać. Po prostu trzeba ich wybić. No i w dzisiejszym filmiku to by było na tyle. Ja idę sobie jeszcze tam na górę pozbierać te rzeczy. Tylko po wycieczce do obozu, żeby beczki zostawić. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.